Hubert Miściwojewski, słuchajcie, na świeżo po pojedynku u Amadeusza. Cześć, Amadi. Cześć. Przejdźmy może chronologicznie, przejdźmy od Krychy. Słuchaj, Krycha się bardzo mocno na ciebie palił w wywiadzie, widziałeś czy nie? Oglądałeś? Powiem ci szczerze tak. Kopnął raz, o ile wszedłem agresywny do oktagonu, naprawdę czułem tą agresję, byłem głodny zwycięstwa. Odebrało mi to totalnie chęć na walkę, bo zrobiło mi się, tak wiesz, jak się poczułem, tak jak zbledniesz czasem, ci się zrobi niedobrze. Dokładnie tak się czułem, mówię, dobra, przecież kurwa nie wygram w taki sposób, bo to będzie wstyd. Odczekałem, chciałem odczekać dłużej, żeby przez ciebie seksy stał się shadowboxing. Ulumulu przesyła 9 zł i 75 groszy. Co by nie mówić, wiewiórce się kurwa należało. Ostatni raz tak kciuki trzymałem za wuja. To miłe. Ja wam tylko powiem jedną rzecz odnośnie tych kopnięć w krocze. To nie jest tak, jakby te kopnięcia na krocze, to nie jest coś takiego, że ktoś bierze i z całej pizdy ci kurwa kopie na krocze. Bo to kurwa, czasami się zdarzają takie czyste kurwa w jaja. Musicie pamiętać, że zawodnicy mają suspensor. To nawet nie tyle bolą, chyba że kurwa, nie wiem, chyba że jesteś popierdolony i masz zły rozmiar suspensora, to nawet nie tyle chodzi o to, że kurwa dostajesz w jądra, bo te jądra masz osłonięte, tylko kurwa, suspensor tak wyglądał, kurwa, pewnie nie wiecie, suspensor, sporty, walki, grafika. O, masz na przykład coś takiego, nie? I po prostu to gówno ci się kurwa, to gówno ci się kurwa wbija, nie? To jest raczej bardziej bolesne niż to, że tak typowo kurwa dostałeś strzała w parówkę, nie? Wiesz o co chodzi? O, pachwina, o, pachwina. Pachwina bardziej obrywa od tego, bo to jest po prostu jakby ci taki kurwa, no jakby obudowany, ale jednak mimo wszystko plastik kurwa się w ten, nie? No. Więc owszem, jak dostaniesz taką czystą kurwa pizdę na środek, jest to bolące kurwa, no, to boli, nie? Ale jak jeszcze kurwa tam, jak gdzieś ten impet kurwa wytraci ta noga, na przykład wiesz, dostaniesz tutaj od wewnętrznej strony uda w pachwinkę, to cię kurwa bardziej boli. Ale jest to też bardzo dobry jakby moment, w którym możesz kłamać. Możesz kłamać, bo boli cię de facto to tutaj, ale jak noga się omsknie, to sobie odpoczniesz ten ból przez to, że tu cię lekko dotknął. Czy jajko nie pęka? No może trochę dostaniesz te jajko kurwa, nie? No ale to nie jest tak, że... To nie jest na pewno strzał w jaja, nie? Po prostu. Dobra, jedziemy. Przepraszam, muszę beknąć. I w tym całym strachu, on już wiedział, że go rozjebie. Nie no, czasami się zdarzy tak, że ktoś nie może kontynuować walki. Chyba Soldic tak miał w swojej pierwszej walce w One. Kopnął drugi raz, bo wiesz, jakby kopnął raz, da się zrozumieć, tak? Ze specjalnie w jaja. Drugi raz było w jaja, czy nie? Bo on mówi, że to było w splot. On tak powiedział. Przecież widać w zwolnionym tempie. Ja nie dostałem w nic innego. Nawet nie wiem, czy otarło mi brzuch. To było centralnie w jaja. Doświadczyłem czegoś bardzo nieprzyjemnego. Żeby przepuścić mnie dalej, musieli mi obejrzeć kurwa jajca i je pomacać. Mówię do lekarki, żeby nie oglądała lekcji, to nie chcę podotyka, nie? No i dobra, pokażę kurczę lekarzowi. Macie lekarza? Dobra, przyszedł lekarz, kurwa. Ja pierdolę. Pierwszy raz. Co ty mówisz, człowieku? Powiem tak. Dużo więcej osób myśli tak jak ja. Nigdy bym nie poszedł, kurwa, jakby żeby mi, kurwa, podtrzymał lekarz. Chuj, że to jest lekarz, kurwa, i że on tych parówek trzymał w życiu, kurwa, więcej niż niejedne kurwy, nie? Jakby, no, nie ma, kurwa, szans, żebym tak zrobił. Musiałbym chyba być uśpiony, kurwa, mu by się musiał nudzić, żeby, kurwa, jakiś lekarz mi, kurwa, się parówką pobawił. Ja wiem, że być może jestem zjebany, kurwa, i wiesz, że to nie ma podtekstu seksualnego, czułbym się niekomfortowo. I teraz uwaga, żeby się zapisać do męskiego urologa, praktycznie zapisujesz się od buta. Żeby się zapisać do kobiety urologa, no jest to już jakiś quest. Bardzo długie kolejki są. Tak szczerze nie wiem, kurwa. Chyba bym raka prostaty musiał mieć, kurwa, i na szybko ktoś by mnie musiał zbadać, żebym, kurwa, dał sobie jakiegoś palca w dupę wsadzić czy coś, nie? Czy byłem na kategorii wojskowej? Nie byłem. Nie mam kategorii wojskowej. Teraz facet, kurwa, maca mnie po jądrze. Mówię, nie no dobra, już, kurwa, starczy, nie? Mówię, zabrałem mu rękę. No nie no, kurwa, on chce jeszcze drugie pomacać. Mówi, bo to jest spuchnięte. Mówię, nie, drugie mnie nie boli, boli mnie, kurwa, to. Naciskam. Mówię, nie, kurwa, no. Dobra, jakoś to, kurwa, przeżył. To była najbardziej pojebana rzecz w moim życiu. Dodatkowo wchodzę na internet i mówię, o, kolejni nauczyli się przegrywać. Przecież w ten sposób. Przecież ja po pierwszym knockdownie, po pierwszym faulu, no też leżałem, więc tak sobie pomyślałem w głowie. Od razu powiedziałem, nie od razu, przepraszam, ale jak doszedłem do siebie jako tako, że okej, walczę, więc to nie jest tak, że zrezygnowałem, przecież a mogłem, tylko powiedziałem let's go. No i kto powtarza ten błąd specjalnie drugi raz? Czy to jest zbieg okoliczności, czy to jest przypadek, że na 8 walk, które stoczył pierwszy raz, kopnął kogoś w jaja, Krycha wiedział, że po pierwszym w kopie w jaja widział, że to odebrało mi chęć do walki, no i to była jego jedyna deska ratunku, żeby wyjść z twarzą z tego pojedynku, no. A słyszałeś te słowa, co Krystian powiedział na ciebie, twojego trenera i twojego ojca, czy nie?
żeby nie być ten, powiedział, możesz mi powiedzieć, tak plus minus, że ja mam krychę w dupie. Kładzie na was wiadomo co i że jesteście leszczami. No to zobaczymy, jak mnie spotka. Krycha będzie miły, myśli, że będzie zgrywał kumpla, ale ja taki nie jestem. Zobaczymy, jak mnie spotka. Mam nadzieję, że powtórzy mi to w twarz i ja ci gwarantuję, że nie powtórzy. No dobra, słuchaj, przychodzisz dalej, wiewiór, to czego wszyscy oczekiwali. No i tutaj, co poszło nie tak? Co poszło w walce z wiewiórem nie tak? Spójrz, czy widzisz chociaż otarcie? Tak. No nie widzę, ale to czemu sędziowie zadecydowali, że to wiewiór wygrał? Walka była szybka, ja waliłem bardzo chaotycznie, nie pod K1, ale w powtórkach to widać, że on dostawał. Tak jest w powtórkach, ja dostałem jeden celny cios na szczękę, jemu się kilka razy ugięły nogi i dodatkowo jeszcze był cały zalany krwią po walce. Czy bez przesady, że cały, ale leciała mu krew, miał no, rozwaloną twarz po walce. Ja dostałem jeden czysty cios. Może dwa, ale nie przypominam sobie tego drugiego ciosu. I jak widzisz, jak masz powtórki, co wrzucił Fame? Wiewiór w łeb, o, raz Ferrari. Nie chcę mówić, że tą walkę wygrałem, bo źle ją zacząłem, ale jestem bardzo zły na federację. Dlaczego? Bo? Bardzo zły. Wiesz co? Faktycznie kładą tutaj nacisk na medyków, kładą nacisk na wszystko, prawda? Byłem sprawdzony przed walką, zadbali o moje jajeczka i idę do walki, nie? Wchodzę po schodach i nagle dostaję skurczu. Takiego, że muszę usiąść. No. Mam pełen skurcz. Mówię, o kurwa, co teraz? Wychodzę do walki, złapał mnie skurcz w łydce. Ale wiesz, no w sumie walka po walce, tak? W tamtej walce nie było dużo walki, ale była rozgrzewka. Ja się źle czułem po tym kopnięciu, bo tam miałem problem troszeczkę dojść no, do skurcz, siebie. No, zżygałem się raz, to już swoją drogą. No, skurcz zazwyczaj łapie od przemęczenia mięśni. No jest coś takiego, nie? Na przykład piłkarze czasami łapie skurcz i oni sobie zawsze pomagają. Jak ich złapie jakiś skurcz w łydce, to nawet, kurwa, wiesz, przeciwny, wiesz, nie wiem, Ronaldo Messiemu by nogę naciągnął na szybko, żeby to zrobić. No to jakby normalne, nie? Jakoś tak trochę mi było tak. Nie ma nic gorszego niż jak cię złapie skurcz, jak nurkujesz, kurwa, bo wtedy jest problem. Ja nie pamiętam, kto mi to powiedział, ile z tym prawdy, ale ponoć nurkowie mają igłę. Jak ich złapie skurcz, to przebijają mięsień. Ale ja nie wiem, czy to jest jakiś farmazon, ja tylko mam to gdzieś, kurwa, tam w głowie zapisane i w sumie to prawda, okej. Okay. Bo mam to gdzieś w głowie zapisane, że kiedyś ktoś mi tak powiedział. Miałem coś takiego, że nie miałem ostrości przed oczami. I nagle łapie mnie skurcz. I mówię do gościa, ej, kurwa, mam skurcz, taki pełen skurcz. Mówię, co teraz? Najgorszy jest skurcz, jak leżysz w łóżku po przebudzeniu na przykład. Sandra, najgorsze, co może być, to jak ci nogi zdrętwieją podczas srania. Miałem tak raz w życiu i, kurwa, próbowałem je rozprostować z obsraną dupą, chodząc, kurwa, jak kaczka, kurwa, po toalecie. No jakby to chyba było najbardziej poniżające uczucie, jakie odczułem w życiu. Ta walka, kurwa, ta walka z Ksajem była poniżająca, ale chodzenie z obsraną dupą na zdrętwiałych nogach, ja nawet nie wiem dlaczego, ja nie wiem nawet od czego się to wzięło. Pierwszy raz w życiu tak miałem. Śmiać mi się chciało, kurwa, miałem nie no, daj spokój. On mówi, wyprostuj sobie to, tak, i idziesz. Dobra, idę, mówię tak, kurwa, dziwnie się czuję na tych łydkach, nie? Mam wrażenie, że łapie mnie skurcz. I przy samym sprawdzeniu sędziego znowu ścisnęła się łydka. No i sędzia powinien sprawdzić, czy jestem chyba zdolny do walki i tak dalej. No i on mi mówi, wejdź walcz ze skurczem. Poważnie? Mam walczyć ze skurczem? Nie możemy poczekać 15-20 minut? Niech mi ktoś to rozmasuje? No wiem, że abstrakcyjna sytuacja. Nie chcę zwalać na coś. Nie no, Amadeusz, no jakby, no, ale no, znasz zasady, no. Prawda jest taka, że wchodząc do oktagonu, to deklarujesz, też po to cię sędzia pyta, czy jest wszystko okej, deklarujesz, że jesteś gotowy do walki. A jak nie jesteś gotowy do walki, to walka powinna się nie odbyć, a to nie jest tak, że o, poczekajcie jeszcze chwilę. Jakby, no nie, no ja nie wiem, no abstrakcyjne to jest troszkę. Znaczy wiesz, jak mogą, ja nie wiem, może się mylę, nie, ale wydaje mi się to bardzo abstrakcyjne i wydaje mi się, że chyba nigdy tak nie było, że ktoś wchodzi do klatki, złapał go skurcz i zawołali fizjoterapeutę, żeby mu to rozmasował. Dobra, wszedł ojciec, masuje mi tą łydkę, walka się zaczyna, idziemy od razu, o kurwa, i tak sobie myślę, wiewiór w ogóle mnie nie atakuje, zobaczcie, stoi, ja chodzę na boki, no bo mówię, jeśli ja pójdę teraz do przodu, to będzie to totalny ścisk mięśnia, no i się położę, no i to, ja mówię, kurwa, potem kopię na jaja, to będzie największa kompromitacja w moim życiu, mówię, kurwa, co teraz? I tak przez pół walki walczyłem z tym skurczem i gdzieś na ostatnie dwie minuty puściło. Mówię, dobra, czas przejść do ataku. Kurczę, jak oglądam tą walkę, te ciosy wyglądają dziwnie i chaotycznie. Ale jak sobie je obejrzysz w zwolnionym tempie, to się okazuje, że dostawały zresztą nic i cały rozwalona twarz. To chyba tłumaczy wszystko, nie? Tak mi się wydaje. Nie chcę mówić, że tą walkę wygrałem, bo faktycznie jak się ją ogląda, to można widać, ej, ten koleś chyba bardziej zasługuje na zwycięstwo. Czyli on ma żal do federacji i chce odejść z fejmu, bo miał skurcz, którego mu nie rozmasowali? No ale
jego twarz. To mówi samo za ciebie. Powtórki, kto dostawał po twarzy. Jeśli będzie ten system podliczania ciosów, które doszły do twarzy, to on dostał i więcej. Myślisz, wiesz, bo on pewnie jeszcze dostał sporo, bo on przewalczył 5 minut z Arkiem Tańculą, no nie? Więc tam pewnie ale też coś przyjął. Patrz, pokażę ci tylko jego twarz. Jedziemy, bo pokażę ci tego jego, szybciutko jego twarz. Dobra, ja tam nie patrzę w telefon. Patrz. Tu masz. A, no. Czekaj, będzie końcówka, ja spauzuję, tak? Można zapauzować? Można, no. Czekaj, pyk. Nie, można. O tu ty możesz, patrz. No gdzie to było? O tu, no. Okej. Okay. No i ma zaraną twarz krwią, czy nie? No krew leciała, słuchaj. Dobra, patrz powtórki. I mów na głos, kiedy kto dostaje, okej? Okay? Da radę tak zrobić? No dobra, dawaj, ten idziemy. No tutaj ty trafisz wiewióra, tutaj... Patrz. Walka w pinchu, dostał czy nie? Aż mu się noga ugięła. Czyli dostałem, ale patrz, też dostał? A ja mu się ją przeleciała. I tu był ten jeden mocny, dostałem? No, oddałem, ale on trafił mocniej. Słuchaj. I patrz na twarz. Złamany nos, krew, obity ryj. Ja nic. Ja dostałem jeden mocny cios. Żałujesz trochę, że na przykład, nie wiem, że nie wleciałeś mocniej, że coś... Nie mogłem. Stary, przysięgam ci, że na samym początku walki... Nie chodzi mi o to, skurcz. Ja walczyłem ze sobą, żeby chodzić. Miałem coś takiego, co ja mam zrobić? Zapłać ci kiedyś skurcz w nodze? Co ja mam zrobić? Mówię, przecież jak ja się teraz położę, to jest kurwa game over. To jest kurwa game over. Tylko wiesz, o co jestem zły? Skoro zawodnik mówi, że ma skurcz, to walcz ze skurczem? Wydaje mi się, że... Nie wiem, jak jest, kurwa, jak to wygląda. Nie przepisowo, ale to chyba dyskwalifikacja wtedy, co, czy nie? Nie wiem, jak ci się wydaje? No nie wiem, no ale skurcz to jest rzecz ludzka, to nie jest atak serca, tylko to dochodzi zawodnik do siebie, no wydaje mi się, że... No ale z drugiej strony, jak jesteś podłączony, kurwa, no to też to jest rzecz ludzka. To ja też mogę powiedzieć, no kurwa, daliby mi 3 minuty i bym doszedł do siebie. Że jakby Izrael Adesanya, Conor McGregor powiedział, że ma skurcz, to by kurwa najpierw sztab medyczny powinien wejść, rozmasować, zdecydować, ktoś kto się zna. Wydaje mi się, że zna się sędzia i sędzia powiedział, to walcz ze skurczem. No i tak właśnie wyglądała walka, że ludzie dostali chujową walkę, ja odpadłem i wydaje mi się, że... No to wielkiego żalu nie ma w tobie, co? Dobra, ja mam taką zagwozdkę, nie? Bo ja nie twierdzę, że on nie miał tego skurczu, ale mu się zawsze kurwa przykre rzeczy dzieją. Więc Amadeusz jest albo najbardziej pechowym człowiekiem na świecie, który zawsze ma kontuzję, ktoś go oszukał, dostał skurcz, ktoś go kopnął, coś mu się chciało, coś mu się nie udało. Albo jest tak, albo on popatrzył na tą walkę i mówi, kurwa, nie zrobię nic przez 2 minuty. No dobra, to miałem skurcz. Ja kocham fame, to wydaje mi się, że czas, kurwa, czas odejść, wiesz, miał wygrać ten potencjalnie dobry w oczach ludzi. Jeśli on jest dobry... Ale to nie jest prawda. Dużo więcej osób chciało, żebyś ty wygrał. I dla federacji też lepiej, żeby wygrał ziomek, który dymi na konferencjach. Wiesz, czy ja się z tym zgadzam, czy nie, ale taka jest prawda. Fame, myślę, że jakbym mógł sobie delikatnie nagiąć, kto ma wygrać, to by wygrał Amadeusz. Jakby abstrahując od tego, czy to by było moralne, czy niemoralne, czy wolno tak zrobić. Jakby z punktu excelowego, z punktu widzenia biznesu, to nie byłoby niczego lepszego dla federacji, niż jakby Ferrari każdą walkę wygrywał. Bo dymi, bo robi dużo zamieszania, bo wzbudza zainteresowanie. A wiewiór? Wiewiór myślę, że paradoksalnie to jest największa bolączka fejmu, bo on poza walkami nie istnieje. On nie prowadzi social mediów, nie nagrywa vlogów, nie streamuje. Tylko, że potem jebaniutki kurwa przychodzi i zdobywa 2 pasy albo wygrywa turniej. To jest troszkę taki... Wiewiór to jest takim trochę Filem de Frisem. KSW też by chciało, żeby ktokolwiek inny miał kurwa ten pas. Bo De Vries jest nudny, De Vries jest nudny, kurwa, no po prostu. Nie jest widowiskowy, nie wygląda, nie jest takim, kurwa, nie ma jakiegoś takiego wyróżniającego się charakteru. No ale problem jest taki, kurwa, że dają mu, kurwa, już kogo, kurwa, mogą i on ich, kurwa, albo przeleży, albo ich, kurwa, spunktuje w inny sposób. Ja tam wiem, wiele jest pocieszny chociaż, ale to nie chodzi o to, ja wam po prostu mówię, nie? Ja uważam, Wiewiór ma ten sam case co Malczyński. On będzie się bił do momentu, kiedy nie zacznie przegrywać. Bo czy Amadeusz wygra, czy przegra? Amadeusz może teraz 5 razy pod rząd przegrać i on się dalej będzie bił. Darolew może przegrać jeszcze 40 razy i dalej się będzie bił. Marcin Najman może przegrać jeszcze 10 razy i dalej się będzie bił. W momencie, kiedy Wiewiór straci swoją jakość sportową, to nie będą go trzymać. Przede wszystkim dlatego, że to nie generuje liczb. Wiewiór jako tako jeszcze generuje w momencie, kiedy jeśli wygrywa. Jeśli chodzi o security. Wiewiór już raz z nimi walczył przed turniejem, co nie? Z Polakiem walczył, z Józefem walczył, z Amadeuszem walczył, Wiewiór nie walczył z Malczyńskim i nie walczył z Filipkiem. Z Krychą czy walczył? Kurwa nie pamiętam, chyba nie. Jeśli... Ty przegrałeś 2 razy, już się bić nie będziesz?
No i tu może cię delikatnie wkurwię, może ci się nie spodoba moja odpowiedź i może będziesz zdenerwowany, ale ja mogę się pić w każdym momencie, w którym tylko ja będę chciał. Walczył i wygrał z Krychem, okej. Okay. I to tyle, nie? Ja wiem, że może to jest dla ciebie rozgoryczenie, może jesteś wkurwiony, może ci się to nie podoba i tak dalej, ale w momencie, kiedy ja będę chciał zawalczyć, to zawalczę sobie, na której gali będę chciał i w której federacji będę chciał. A to nie chodzi o to, czy jestem skromny, czy nie. Po prostu, no, jakoś się tak wydarzyło, ja też tego do końca nie rozumiem, żeby też nie było, że jest zainteresowanie. Nie mówię tego, że kurwa obóz zadzwoni i ten, tylko jakby dostaje telefony, nie? Raczej dzisiaj pisał, że dostajesz kilka ofert miesięcznie, bo dostaje, no. Bo dostaje. Ale to ja tego nie mówię o to, żeby się jakiś kurwa, jakiś super, nie wiem, super się poczuć, bo mi to nic nie daje, czy ktoś mi oferuje walkę, czy nie. Jakby, no kurwa, no, do momentu, kiedy mi nie zapłacą za walkę, jakby nic z tego nie mam. Jakoś tak się wydarzyło, że jednak pay-per-view zawsze było sprzedane, że bilety zawsze były sprzedane. Myślę, że współpraca ze mną też to była bardzo lajtowa współpraca, bo poza tym, że trochę Kasię gnębiłem. Zresztą, ale mamy to przegadane, nie? Ale nie gnębiłem jej tak, że jakiś mobbing czy coś, tylko ją tak trollowałem bardzo często. Ona bardzo takie rzeczy brała do siebie. No ale zrobiła mi tatuaż, nie? Jakby my się bardzo lubimy. Więc no, ale co się pewnie nastresowała delikatnie, to jej. No to wiesz, ja nie miałem problemu, wiesz, jak coś trzeba było wrzucić, to trzeba było wrzucić, jak gdzieś miałem być, to tam byłem, jak o czymś miałem powiedzieć, to tym powiedziałem, więc no. Więc myślę, że koniec końców to jest spoko. Mam nadzieję, że nigdy wstydu też federacji nie przyniosłem. No nie wiem, nie biję się po wiesz, bo ja tak na co dzień to nie jestem jakiś super konfliktowy, wiesz. Nie ma ryzyka, kurwa, że ktoś mnie maczetą napierdoli, czy że ręce sobie połamie, bijąc się z ziomkami w klubie. No, nie chodzę do klubu, nie? Nie piszę do 14-latek, nie zażywam żadnych narkotyków, palę ze 3-4 papierosy dziennie. No, proszę bardzo, to jest o mnie. Następny przystanek. Nie, to nie to. Zaraz wam znajdę. Nie konsumuję zbytnio często alkoholu, nie biorę od lat żadnych dragów, palę 4-5 papierosów dziennie, dbam o swoją rodzinę, nie rucham żadnych kurew, nie wyzyskuję nikogo. To jak mają mnie nie lubić, stary? Wiesz, o co chodzi, nie? Wszystko super, Alban na YouTube dalej jest? Mnie też to dziwi, że pomimo tego i tak by chcieli takie walki, te federacje. Wiesz, ja nie wiem, czy nadal by było takie zainteresowanie, no bo wiesz, bilety się fajnie sprzedały, pay-per-view też się zawsze sprzedawało. Nie wiem, może teraz by było inaczej i by kurwa stracili pieniądze na tym, ale mimo wszystko, no, fajnie by było. No i miałem jeszcze na kiku 80 tysięcy podczas Pandory, więc myślę, że mogliby mi za to dorzucić jakieś pieniądze. A Madi ma pretensje, że mu nie rozmasowali nogi i jednocześnie ma pretensje, bo mu rozmasowali jajko. Kiedyś tylko na brak treningów i kondycji zrzucał przynajmniej kreatywność na plus. No bo no kurwa stary, no wyobraź sobie, że idziesz na masaż łydki, kurwa ktoś ci kurwa kiełbasę masuje. Ja też bym był wkurwionym.